25 lutego, tak między, tak w okolicach tego dnia, tak naprawdę przypada piąta, już piąta różnica, tak jest, pięć lat projektu Pan Belfer, i tak wydaje mi się, że e, byłbym zaszczycony, gdybym mógł. Z tej okazji wręczyć wam prezent. Bo wydaje mi się, że wszystko, co robię, robię dzięki wam. Mogę robić dzięki wam. Dzięki ludziom, którzy tutaj są, dzięki nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy korzystają z różnych rzeczy, które dla was przygotowuję nie tylko ja, bo za tym wszystkim stoi mnóstwo ludzi, którzy w jakiś różny sposób angażowali się, żeby mnie wspierać. I bardzo dziękuję, bo to wszystko jest dla mnie ważne. Nie znacie kuchni, ja nawet nie jestem w stanie sobie ogarnąć jak. Ta kuchnia czasami tego projektu Pan Belfer wyglądała, ale nie chcę, żeby to było najważniejsze, żeby te pięć lat było jakimś momentem podsumowań i tak dalej. Nie, jakby ja zawsze działam w ten sposób, że patrzę do przodu i zastanawiam się, co można zrobić co można zrobić, żeby było o tym można było w przyszłości sobie coś wspominać. Tak mi się wydaje. No i odsłaniam pierwszą kartę, tak naprawdę najważniejszą, to jest to miejsce, w którym będzie się wszystko działo. Czyli strona akademiapanabelfra.pl. To jest projekt w ogóle, to też kiedyś będzie o tym historia, który urodzi się w mojej głowie chyba dwa albo dwa lata temu na pewno, może nawet trzy, ale z różnych przyczyn nie byłem w stanie go jeszcze dokończyć i sobie dojrzewał, dojrzewał i chyba trochę dojrzał Jedno, i niech te pięć lat będzie takim powodem do tego, żeby uruchomić wreszcie to, że muszę po prostu coś z tym zrobić, żeby go tak nie mrozić przez cały czas, więc Belfra.pl, link macie w opisie oczywiście tego postu, zobaczcie sobie, przeklikajcie i tam znajdziecie następujące rzeczy. Taki rysuneczek Marta wykonała. Mam nadzieję, że wam się podoba. 25 luty dokładnie tak. <laughs> Zapiszcie sobie i dołączcie do nas, ja wiem, że niektórzy z was oczywiście będą wtedy w szkole, ale to jest właśnie ważne, bo zaraz wam wytłumaczę dlaczego to jest dla mnie takie ważne, żebyście byli tego dnia. Strona oczywiście robiona ręcznie, więc wybaczcie, takie piękne rzeczy słuchajcie potrafimy, potrafię zrobić i, i, i tak tam wychodzi. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało. Cały opis, bo spotykamy się online 25 od 8.30, czyli możecie w szkołach, bo chciałbym jakby przejąć wasze plany plany lekcji, Wasze, może nie tyle plany lekcji, co bardziej może przejąć wasze, hmm, przejąć waszą szkołę. O, właśnie tak. Dla nauczycieli i uczniów, bo bardzo dla mnie to jest ważne, żebyśmy razem też mogli się spotkać i wy, po prostu wystarczy u was rzutnik w sali lekcyjnej i w jakiś sposób po prostu stwierdzicie, że pracujecie na innych że tak powiem, przestrzeniach ze swoimi uczniami to już nie będzie zdalne, czyli wszyscy wracają do szkół, co oznacza, że możemy wewnątrz klasy rozpocząć sobie taki stream, po to, żeby uruchomić pewnego rodzaju też dyskusję. Od rana od 8.30 startują wielkie lekcje o. W zasadzie o 8.30 jest sprawdzenie obecności, za chwilę wam to wszystko pokażę. A potem bardzo mi zależy na tym, żebyśmy o edukacji podyskutowali, uruchomili taką dyskusję w domach. Dlatego taką inicjatywę podjąłem rodzinnej debaty kanapowej, po to, żebyśmy my w onlineach sobie z ekspertami Rozmawiali, ale żeby ta rozmowa była kontynuowana albo współprowadzona na rodzinnych takich kanapach, trochę się tnę. No dobrze, będziemy testowali. Czy wszystko jest ok? Słuchajcie, teraz tak, ten temat tej debaty to edukacja zaczyna się w domu, by potem. No właśnie i potem to też sobie do tego dojdziemy. Właśnie chodzi o to, że mam wrażenie, że bardzo często ten dom jest oczywiście źródłem wszelkiego rodzaju edukacji i. Wydaje się, nam, że wyjście do szkoły rozwiązuje problem. Myślę, że nie, że świadomi rodzice wiedzą, że dom zawsze musi wspierać i o tym też będziemy mówili na debacie z ekspertami. Oczywiście wszystko będzie odbywało się na kanale na YouTubie, nie będzie tego na Facebooku. Na YouTubie pana Belfra po to, żeby wam się łatwo klikało w link i żebyście mogli sobie wejść. Tutaj możecie sobie kliknąć i od razu dać, od razu dać suba kanałowi, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Tam są już przypominajki, tam są już te transmisje zaplanowane. Wszystko jest bezpłatnie, mam nadzieję, że wyjdzie z sensem, no, postaram się, żeby było energetycznie, no i online, żeby było dostępne dla wszystkich, żeby każdy z Was mógł po prostu wziąć udział. No ale tak jak mi się wydaje, że te piąte urodziny Pana Belfra będą okazją do spotkania dla wszystkich ludzi, którym bliska jest idea uczenia włączającego ciekawostki, bo jakby ideą Akademii Pana Belfra jest włączcie ciekawość, takie hasło. Sobie dawno temu wymyśliłem, jak będę się trzymał. No to też warto byłoby przy okazji wspierać tych, którzy znaczy, którzy tego wsparcia potrzebują. Jest taka fundacja, którą znam już od jakiegoś czasu i bardzo mi imponuje to, co robią, i też mają po drodze różne problemy. I to jest fundacja, dajemy dzieciom siłę. Nie wiem, czy znacie tę fundację. I chciałbym też tutaj przy tej okazji mówić, że możecie 1% po prostu przekazać na tą fundację. związany jest z edukowaniem, ale jest jakby koordynatorem projektu Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Być może słyszeliście o tym projekcie. On już jakiś czas temu stracił niestety dofinansowanie rządowe, więc jakby te zbiórki są potrzebne, żeby eksperci, którzy w zasadzie całą dobę czekają pod tym telefonem, mogli pomagać, pomagać młodym ludziom, którzy czują się zagubieni. Teraz słuchajcie, przy okazji, w ustaleniach razem z fundacją, bo nie ukrywam, że tutaj oczywiście ustaliliśmy te wszystkie rzeczy, żeby to było za ich zgodą, wpadliśmy na pomysł, że warto byłoby zrobić kampanię, w której dowiecie się, albo inaczej, nie też że dowiecie się, co bardziej, będziecie mogli poinformować w swoich szkołach, że taki numer telefonu w ogóle istnieje. Także hashtag numer telefonu zaufania w każdej szkole. To jest taka akcja ogólnopolska, którą też wystartujemy sobie. Teraz ona w zasadzie już startuje, więc tu nie ma co czekać na to. Chodzi o to, żeby, żeby uczniowie, Którzy z różnych przyczyn mogą mieć problemy e, osobiste, oczywiście, i nie wiedzą do kogo się zgłosić, a nie zawsze nauczyciel jest dla nich e, chętny, e, znaczy, nie zawsze nauczyciel jest dla nich tą osobą, z którą chcą porozmawiać. Bo na przykład chcą pozostać anonimowi ze swoim problemem, a wiecie, jak to jest w szkole z tą anonimowością? To ten numer telefonu rzeczywiście jest wyjątkowy i pomaga, realnie pomaga. Ja nie będę wam opowiadał teraz, jeszcze będę do Was wracał z różnymi sytuacjami, które ostatnio oglądałem na przykład na TikToku i nockę zerwałem, oglądając transmisję pewnej młodej dziewczyny poniżej 16 roku życia, która opowiadała swoje historie. I tak chyba raczej nie było to celebryckie po prostu. Także wydaje mi się, że taki numer telefonu zaufania jest bardzo potrzebny, a świadomość naszych uczniów jest niewielka, dlatego dyrektorze, bardzo cię proszę, żebyś po prostu zrobił to, żeby ten numer telefonu zaufania był w twojej szkole, wisiał w twojej sali, w szkolnych korytarzach, bo nigdy nie wiesz, kiedy ktoś może sobie z niego skorzystać i on może komuś pomóc. Nazwałem to szeroko pojęte Eduparty. Niech to sobie będzie tak. Tutaj jak klikniecie, to możecie oczywiście zapisać się na listę przypominajkową, bo 25 luty jest to data dosyć odległa, więc tu proszę was bardzo, żebyście sobie kliknęli i przy okazji dostaniecie na maila wszystkie linki, wydruk planu znaczy, plan w pdf że będziecie mogli sobie spokojnie z niego też wydrukować i pogadać sobie na przykład ze swoimi uczniami, co takiego chcieliby zobaczyć, czy też posłuchać w ramach tego dnia, na przykład na waszych lekcjach. to wystarczy wpisać swoje imię, podać adres e-mail, zaznaczyć haczyk i od razu pierwszy mail poleci do was na skrzynkę. Będziecie mogli sobie poszukać. Sprawdźcie w różnych folderach, nie wiem, może w spamie, może w ofertach. Po prostu poszukajcie maila od pana Belfra z tymi materiałami. Tutaj macie plan. Zobaczcie. To jest właśnie właśnie w ogóle plan eduparty. Zobaczcie, zaczynamy o 8.30, powitanie i sprawdzenie obecności. Drugim prowadzącym całe, całe wydarzenie będzie Marcin Perfuński, Super Tata TV, z którym znamy się, lubimy i on zgodził się poświęcić też piątkowy dzień na to, żeby wesprzeć mnie, dlatego że nie jestem w stanie się rozdwoić, bo zobaczcie, że o 8.45 zaczynają się lekcje. Tak jak powiedziałem, przejmujemy wasze plany lekcji w szkołach. Pomóżcie nam w tym wszystkim, a potem wiedziemy wam na chatę. Pierwszy blok, i te dwa bloki będą Działały równolegle, to nazwaliśmy Włącz Nowe Moce. I tutaj zaczynamy bardzo ważną lekcją, wielka lekcja o tolerancji i wzajemnym wspieraniu się, która, którą poprowadzi Zyta Czechowska, nauczycielka roku 2019, pracująca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i mam wrażenie, jak ją poprosiłem o to, żeby wzięła tutaj udział, to chciałem, żeby jakby opowiedziała o tym. Ona zresztą w ogóle teraz robi taką wartościową akcję, jesteśmy tacy jak wy, więc być może widzieliście na naszych gdzieś tam materiałach. I żeby właśnie, żebyście w swoich jakby szkolnych salach puścili jakby osobę, która na co dzień zajmuje się osobami, które jakby są nazywane osobami z jakimś spektrum pewnie niepełnosprawności. Ja mogę nie używać tutaj takich nieprofesjonalnych nazw, więc wybaczcie. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy w szkołach nauczyli tolerancji młodych ludzi. To jest tak bardzo kluczowe, że uważam, że w szkołach, nawet jeżeli nasi uczniowie niestety sami z siebie nie wyszukają takich materiałów, to to jest obowiązek nas, żebyśmy właśnie wrzucali takie tematy do szkoły, żeby uruchomić empatię wśród uczniów. A czasami jest z tym problem, dobrze wiecie. Równolegle, na drugim jakby, na drugiej transmisji, gdyby ktoś miał ochotę, to obecna tutaj Anna Żertka. Serdecznie Cię, Aniu, pozdrawiam. Przygotuje dla Was lekcję, wielka lekcja o mózgu, który kocha obrazy. O tym, jak się uczyć, jak notować sobie notatki, jak zmienić swój sposób notowania, jak poprawić skuteczność uczenia się. Ania zrobi oczywiście świetną robotę, a przy okazji nauczy Waszych uczniów rysować i notować za pomocą właśnie myślografii. To będzie taki bardzo wstęp, ale myślę, że może to być dla Waszych uczniów interesujące i ciekawe. Eee, ciekawe. No. Jedziemy sobie dalej, chwila przerwy. O 9:40 zaczyna się drugi blok. Oczywiście tam dajemy sobie czas na lekkie przesunięcia. Te transmisje będą na żywo, co oznacza, że będziecie mogli z uczniami zadawać pytania na czacie na YouTube. I to też, jakby jest taka interakcja, prosiłem tutaj wszystkich prowadzących, żeby mniej więcej przygotowali materiał na 30 minut, żeby na 15 minut była okazja na to, żeby z wami porozmawiać, żebyście wpisali, na przykład siedząc przy komputerze, jakieś pytanie od uczniów, którzy są z wami w sali. Ja to w ten sposób widzę, że pomimo tego, że nie będziemy was widzieli, to możemy uczestniczyć na żywo właśnie dzięki Czatowi na YouTubie. O 9.40 dołączy do nas Przemysław Staroń z wielką lekcją o emocjach. Tutaj, no, temek, przemek, jako, przemek, jako skróciłem temek, w sensie temat przemka. <grymka> jako ekspert w dziedzinie w ogóle, no, mam wrażenie, takiej psychologii młodzieżowej, no, jest to autor serii, można powiedzieć, serii książek Szkoła Bohaterek i Bohaterów. Myślę, że będzie fajnie opowiadał o tym, że emocje są czymś bardzo okej. Okay i że my nie potrafimy często ich nazywać i że to, to, to w młodych ludziach powoduje takiego rodzaju pewnego no, no niezrozumienie A to niezrozumienie też przejawia się potem w różnego rodzaju na przykład agresywnych zachowaniach. I Przemek potrafi ujarzmić emocje, potrafi je określić i myślę, że w tej swojej lekcji, w tej swojej lekcji to zrobi najlepiej jak potrafi. Równolegle, znowu na drugiej transmisji, wielka lekcja o miłości do liczby Pi. Tutaj mamy Krzycha Chojeckiego z kanału lekcje czy też z PiStacji, który stworzył setki filmów matematycznych. I to będzie trochę o matematyce, trochę o motywacji, trochę o drodze e, młodego człowieka, który właśnie dzięki matematyce odkrył swoją pasję. E, no, Krzychu Chojecki jest e, no, bardzo jakby wyjątkowym nauczycielem matematyki w internetach. Także też bardzo fajna rzecz. No i lecimy dalej. 10.50, czyli długa przerwa jest tutaj między 10.25 a, a 10.50. Wielka lekcja o tym, jak dbać o swój zasięg. Doktor Maciej Demski z Fundacji Dbam o swój zasięg zgodził się też przyjść i porozmawiać z waszymi uczniami, do waszych uczniów mówiąc online, co takiego jest istotnego w byciu bezpiecznym w sieci. Że jakie problemy dotykają młodych ludzi, jak sobie z nimi gdzieś tam radzić. I że no w zasadzie nie będę się wypowiadał w imieniu eksperta. Ja Macieja miałem okazję już posłuchać kilka razy, czytałem jego raporty. Myślę, że ma ogromną wiedzę na ten temat. I fajnie byłoby dać młodym ludziom powód do rozmyśleń. I te wszystkie wielkie lekcje o to będą to będą właśnie powody do rozmyśleń w Waszych szkołach, w Waszych klasach. To o to chodzi, o, tak powinniśmy świętować, żeby włączyć ciekawość, że, że często uczeń sam z siebie nie poszuka tego materiału, ale to my w szkołach musimy być tym inicjatorem tej ciekawości. Potem jak będzie chciał, to się dowie więcej, ale my musimy wiecie, zainicjować pewne działania. Równolegle babka od Histy, czyli Agnieszka Jankowiak-Majk będzie prowadziła wielką lekcję o wybitnych, wybitnych Polkach, więc tutaj pokażę historię trochę od innej strony, od tej kobiecej. Też pasjonująca, ona bardzo się tym jakby interesuje i jest no, w ogóle mega charyzmatyczna, więc tutaj też na pewno... Jakby Ktoś chciał, to polecam też oczywiście tę te, te, te lekcję. I ostatnia lekcja w blokach wielka, lekcja oboich będzie 8. Ostatni blok, jakby. Wielka lekcja o fejkach, dezinformacji i zwykłych kłamstwach, przygotowana przez Ole i Piotra Stanisławskich z bloga Crazy Nauka. E, uwielbiam ich, to są dziennikarze naukowi, a dzisiaj żyjemy w świecie, w którym musimy uczyć młodych ludzi, zresztą sami siebie też, jak rozpoznawać fake newsy, jak rozpoznawać kłamstwa w internecie, jak je weryfikować, po to, żeby nie wierzyć we wszystko, co przeczytamy i co ma dużo lajków i udostępni, bo to nie znaczy, że to jest prawda. Więc myślę, że młodym ludziom to będzie bardzo no, potrzebne. Równolegle wielka lekcja o Słuchajcie, chemia musi gdzieś tutaj zaistnieć i tutaj Centrum Chemii w Małej Skali, którą pewnie znacie, też przygotowuje mega materiał właśnie o eksperymentach. No, kto zrobi to lepiej niż oni? Jakby no nikt taka jest, prawda? Więc tutaj już to są, to są takie dwie gwiazdy na zakończenie tego, tego, tego bloku wielkich lekcji. O, aczkolwiek tutaj nie, nie chcę nazywać kogoś konkretnie gwiazdą, bo mam wrażenie, że wszyscy to są tutaj dla mnie wyjątkowe osobistości, które po prostu zgodziły się bezpłatnie wziąć udział w tym wydarzeniu. No, i teraz uwaga, mamy długą przerwę i od 18 robimy we wjazd na chatę. Tak, tak to zrobimy, wjazd na chatę. Słuchajcie, o 18 zaczynamy tą rodzinną debatę kanapową, taką, żeby znowu uruchomić w domach dyskusję o edukacji, o tym, żeby jeden, żeby dorośli słuchali młodszych, a młodsi potrafili rozmawiać z dorosłymi, żeby wyrównać ten pewnego rodzaju jak to wytłumaczyć. Nie, że wyrównać, może dać zaczyn po prostu do dyskusji I, i te debaty dwie, bo to są dwa główne tematy i debata trwa raz, ciągiem, ale mamy tutaj dwa, dwa, dwa główne tematy. Pierwszy to Edukacja zaczyna się w domu, bo później mądrze i bezpiecznie korzystać z zasobów internetu. Rodzina Debata Kanopowa i tutaj ekspertami będzie Zeta Czechowska i serdecznie pozdrawiam Macieja Danieluka, który jest obecny tutaj też z nami na czacie i porozmawiamy sobie o tym, czy rzeczywiście, tutaj oczywiście też oczywiście będzie Marcin Perfuński, czy rzeczywiście da radę uczyć się z internetu, jak to robić i jak przy tym być bezpiecznym, jak podejmować te bezpieczne wybory. Jak rodzic może wspierać młodego człowieka przy uczeniu się z sieci? Czy to jest złe? Czego można dzisiaj się nauczyć z sieci? Czy zawsze tylko tego, co jest nam potrzebne w szkole, czy młodzi uczą się innych rzeczy, właśnie które ich interesują, czy może zmienił się sposób nabywania pasji przez, to, przez dostęp do wiedzy w internecie, może pandemia na to wpłynęła. Warto o tym zacząć rozmawiać i idealnie by było żebyście też na przykład napisali ogłoszenie na Librusie do rodziców, że fajnie by było, gdyby spędzili ten dzień rzeczywiście na tej rodzinnej kanapie, rozumiecie, że zawołają sobie tego swojego nastolatka, a chociaż jakby odbiorcą tutaj może być osoba w każdym wieku, i razem posłuchają, a jednocześnie będą dyskutować na ten temat, co usłyszą, bo może się okaże, że jeszcze nigdy wcześniej nie patrzyli na to z tej strony i, i, i tak dalej, i tak dalej. Eee, słuchajcie, no i druga część od 19.45 do 19.30 z takim lekkim przymrużeniem oka, bo tu może nam się delikatnie przesunąć, nie ukrywam, że ta debata może się nam wymknąć pod kontrolę, jak pójdzie dobrze, zobaczymy. I ten, ta druga część debaty to jest edukacja zaczyna się w domu, by później młody człowiek lepiej rozumiał siebie i otaczający go świat i ludzi. Rodzina Debata Kanapowa, tutaj mamy gości następujących, Aleksandra Milczarek, to jest ekspertka właśnie z Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, Agnieszka Jankowiak-Majk, czyli babka od Histyny i Przemysław Staroń. Takie oto tematy uszykowałem dla was na piąte urodziny pana Belfra, ale to jakby... Będzie tylko istotne, kiedy Wy będziecie na, na żywo. To będzie jedyna szansa, też, żeby spotkać się z tymi osobami jednego dnia na żywo, w tych różnych atmosferach, i dzięki, znaczy w tych różnych przestrzeniach. Więc dzięki temu, że Wy też macie swoje dzienniki elektroniczne, klasy wychowawcze, to Wy podejmujecie decyzję, że dzisiaj plan lekcji w Waszej szkole przejmuje Pan Belfer. Potem, jak tak się uda, to Wasza szkoła będzie miała szansę na uzyskanie tytułu szkoły włączającej ciekawość. Tak jest, który przyznam ja i będziecie dostaniecie official certificate Szkoły włączającej ciekawość. Więc myślę, że to będzie takie fajne po prostu, będzie mi bardzo miło. Tutaj są też już transmisje transmisje zalokowane. Jak tutaj klikniecie sobie, przejdziecie na YouTube, to można włączyć sobie powiadomienie, żeby żeby wam wleciało powiadomienie na dotyczące transmisji. Można pobrać sobie plan w PDF-ie i wydrukować sobie i przegadać sobie z uczniami na przykład, w, więc spoko. Super, fajnie, że Wam się podoba ten temat. No a tutaj Wam opisuję, dlaczego przy okazji chciałbym wspierać Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Mówiąc głośno o tym, że oni jakby koordynują ten numer telefonu 116-111, mówiąc o tym, że potrzebują naszego wsparcia i możemy ten 1% oddać z naszego podatku właśnie dla nich i tam, żeby wesprzeć działanie tych ekspertów, którzy całą dobę czekają 7 dni w tygodniu. I byłem w szoku, jak przeczytałem, że w ciągu 13 lat działania telefonu eksperci odebrali ponad. 1,4 miliona połączeń dzieci, które szukały pomocy. I ja potem dopisałem, bo czasem wystarczy być wysłuchanym. Tylko tyle, a może aż tyle. W sumie jakby, jakby to, to, ten case z telefonem zaufania w ramach urodzin pana Belfra przyszedł mi rzeczywiście jak przesłuchałem na żywo transmisji tej dziewczyny z TikToka. Mam nadzieję, że znajdę kiedyś chwilę czasu, to wam po prostu poudostępniam, co tam się wydarzyło, jakie historie usłyszałem, po prostu niesamowite. Także tutaj macie też tą informację. To jest taki dodatkowy bonus, kiedy możemy poczuć się dobrze, że wspieramy mądre rzeczy. Tu jest nawet bezpłatny program do rozliczania PIT-ów, z wpisanym od razu tym KRS-em. No i wyszedłem z taką inicjatywą właśnie tego, tego, tej akcji. Numer telefonu zaufania w każdej szkole. Bo co z tego, że my o tym możemy wiedzieć, jeżeli nasi uczniowie nie wiedzą? A przecież wystarczy prosta rzecz, jak wydrukowanie pewnej informacji. Teraz zobaczcie, żeby przyłączyć się do tej ogólnopolskiej akcji, no, tej numer telefonu zaufania w każdej szkole. Wystarczy pobrać poniższy plakat. Tutaj macie, patrzcie, Anna żartka narysowała plakat prze, przecudny, zobaczcie, przecudny, zatwierdzony przez fundację. Tu można kliknąć i pobrać plakat. E, jeszcze będzie niedługo Ani, prawda, wyślesz mi PDF -y, e, w formacie A3, jak macie drukarkę A3, ale też oczywiście A3 można wydrukować w A4, bo to się ładnie skaluje w dół. Zobaczcie, i wystarczy wywiesić to w jakiejś szkolnej sali. I teraz, uwaga, spójrzcie do góry, bo tu jest kroków. Pobierz, wydrukuj, powieś w widocznym miejscu na szkolnym korytarzu lub w sali, zrób zdjęcie wiszącego plakatu, możecie to zrobić już teraz, w sensie nie musicie na nic czekać, o kropkę widzę, że mi brakuje, muszę poprawić i wyślij zdjęcie, i teraz uwaga, zdjęcie tego wiszącego plakatu na adres numer małpaakademiapanabelfra.pl, okay? na takiego maila wysyłacie, wpisując nazwę szkoły wraz z adresem. I my stworzymy potem taką mapę, yy, po jakimś czasie, yy, z miejscami, w której ten numer telefonu już wisi, yy, czyli że jest Jesteście szkołą, która rzeczywiście informuje o tym, że ten telefon zaufania jest dostępny dla, e, dla młodych ludzi, i że, i że mówicie, że jest po prostu. A przy okazji zdjęcie oczywiście będzie pokazało, będziemy pokazywali za pomocą zdjęcia, że, że się dołączają kolejne, kolejne szkoły i będę udostępniał to z dumą w mediach społecznych, społecznościowych. E, słuchajcie, tu jest plakat, jeśli masz problem zadzwoń, zobaczcie, także nie dość, że wchodzimy wam na lekcje z mądrymi ludźmi tematami, to jeszcze dajemy wam szansę, żebyście promowali telefon, numer telefonu zaufania w waszej szkole, 1% dla fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, rodzinną debatę kanapową. O, ależ będzie się działo po prostu petarda. Tu mamy prowadzących jakiś tam gościu z nadwagą, z żółtą koszulką. Nie znam typa, w ogóle nie znam typa. Tu jest młody, przystojny ojciec, prawie synów, ale tak naprawdę jeszcze ma pięć, tylko na razie ma pięć córek, ale ponoć jeszcze, ponoć jeszcze będzie próbował. Marcin Perfuński, Mistrz Świata Supertata TV, uwielbiam gościa. No i tutaj po kolei mamy informacje dotyczące lekcji z krótkim opisem, kto i co będzie wam tutaj opowiadał. Oczywiście o 8.30 już. Dołączacie do nas na tym głównym, na tym streamie, streamie dotyczących nowy, nowy, nowych moc. Tam mamy powitanie i sprawdzenie obecności, a potem się rozchodzimy na te dwa kanały. A potem widzimy się o 18 na, jednym, na jednej transmisji rodzinnej debacie kanapowej. Te wszystkie guziki, które tutaj widzą, tak naprawdę prowadzą do subskrypcji mojego kanału na YouTube, bo to jest jak najprostsza rzecz. I fakt, będę sobie nabijał tę subskrypcję. Dziękuję bardzo, możecie mi nabijać subskrypcję, nie będzie z tym żadnego problemu. Ale chodzi o to, że tam na kanale widzicie, będziecie widzieli, to zobaczcie, jak sobie kliknę dołącz. To zobaczcie, co ja tutaj zobaczę. Oh, no, no. O, proszę. Widzicie? I tutaj nadchodzące transmisje na żywo. To jak to klikniecie, zasubskrybujecie oczywiście, to tutaj będziecie mogli sobie te zobaczyć te subskrypcje, i tu znaczy czy kanał i można sobie ustawić przypomnienie. Cyk, cyk, cyk i wam się ustawi przypomnienie. Bardzo fajna też rzecz I, i dlatego tak będzie myślę, że wam to działa. No jest nasza autorka plakatu. Tutaj właśnie pani Danuta pisze, że nie. jest Marcin Perfuński Bosko, ale ja mówię o sobie. Ja mówię o sobie. O tobie mówiłem, że ty jeszcze pra będziesz pracował nad cynami, że będziesz się starał. A ja mówię o sobie, że się już nie mieszczę. Także hej, hej, hej. Eee, tutaj Danuta pisze, że plakat Ław wow, wsparcie fundacji, no i ten gostek w żółtej koszulce tort musowo muszę zrobić. M uwielbiam was i pamiętajcie, robię to po prostu, bo uważam, że takie rzeczy mają sens. Ania Żertka, Przemek Staroń, Krzychu Chojecki, wielka lekcja wielka, a, wielka lekcja o miłości do liczby pi. Doktor Maciej Demski, wielka lekcja o tym jak dbać o swój zasięg. Mamy Agnieszkę Jankowiak-Majk, czyli babkę od histy, wielka lekcja o wybitnych Polkach. Mamy Olej Piotra Stanisławskich, wielka lekcja o fejkach i dezinformacji i zwykłych kłamstwach. Mamy oczywiście Centrum Chemii w Małej Skali, wielka lekcja o eksperymentach. No i mamy debatę kanapową, proszę Państwa, cyk, 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 cyk i tu jeszcze pewnie dodam jakieś rzeczy na dole, jakieś kontakty czy cokolwiek innego, bo nad tym wszystkim sobie cały czas jeszcze delikatnie pracujemy. Tu jakby ktoś potrzebował, to proszę bardzo, plan wielkich lekcji, klikacie o miłości do wielkiej, wielkiej tak to wszystko skonfigurowałem, tak umiem w internety, proszę bardzo, proszę bardzo, a co? Kto mi powie, że nie mogę? Proszę, klikam, przejeżdżam, puu, start, pu, nie, w ogóle pu. Drodzy Państwo, hmm... To, to właśnie to jest pokrótce to co dla was szykowałem ja będę teraz spamował was po prostu bo tymi informacjami bo chyba musicie mi przyznać że jest że byłoby byłoby mądrze gdyby nas było naprawdę tego 25 lutego dużo osób. Jak zadacie mi pytanie czy będę potem kasował te streamy to odpowiedź brzmi tak bo prawda jest taka, że ja potem chcę je podzielić na konkretne jakby odcinki, tak? bo będzie tak zwany long, a ostatecznie na kanale na YouTube będziemy wrzucać sobie te odcinki podzielone już, ale nie wiem kiedy to zrobię. Więc w ogóle wiecie, no bycie na żywo no będzie takim sposobem celebrowania tego, co nam się udało razem w internetach osiągnąć, pokazując, że nauczyciel w, w, z pomocą innych nauczycieli, rodziców jest w stanie. Mam takie głębokie przekonanie, Powiedzieć coś dobrego dla, dla dzieci, które są mocno pogubione, dużo, dużo w nich frustracji i ci wszyscy ludzie, których zaprosiłem, i wy, którzy jesteście najważniejsi w tym wszystkim, mają nam w tym pomóc, żeby powiedzieć tym młodym ludziom, że ej, my nie jesteśmy Twoim wrogiem, my chcemy Ci pomóc, chcemy Ci pokazać, że świat jest taki, a nie inny, że, że możesz się uśmiechnąć, że możesz zaakceptować siebie, że możesz włączyć ciekawość, że gdzieś może jest ukryta pasja, o której jeszcze nie wiesz po prostu jak pozwolicie nam wejść na wasze lekcje, zhakować waszą budę na ten moment, to mam głębokie przekonanie, że zobaczycie uśmiech na twarzach chociaż niektórych uczniów, bo prowadzący, którzy zgodzili się być, to są wyjątkowe osobistości o wyjątkowej charyzmie, którzy uwielbiają młodych ludzi i bardzo ich szanują i chętnie dzielą się z nimi swoim wiedzą i doświadczeniem, a wy jako nauczyciele Będziecie króla, królami, królowymi świata, kiedy dokładnie nas tam wpuścicie, bo bez waszego kliknięcia, bez waszego, bez, waszego, bez waszej zmiany tematu lekcji, bez, nie wiem, zapytania dyrektora, a może dyrektor stwierdzi, że dzisiaj w ogóle wszystkie szkoły, wszystkie klasy mają dzień, nie wiem, akademii pana Belfra, rozumiecie. I, i do godziny 12.30 można zarządzić jakiś tam inny plan lekcji. Bo edukacja na tym polega, trzeba elastycznie pewnego rodzaju rea reagować jeszcze i przy okazji wykorzystywać szanse. tak wierzę w to głęboko. I tak sobie to wymyśliłem w grudniu, i tak to trwało, i tak dzisiaj mogłem wam to ogłosić. Oczywiście za tym wszystkim stoi oczywiście też moja żona, córka Macieja Danieluka, czyli Dominika Danielu, która też pomaga nam tutaj ogarniać te wszystkie rzeczy. Ci wszyscy fantastyczni goście, którzy zgodzili się. Poświęcić nam ten czas swój bezpłatnie i gdzieś pamiętajcie z tyłu głowy o tych ekspertach, którzy siedzą przy tym telefonie i pomagają zagubionym młodym osobom, że włączając się w tą ogólnopolską akcję, którą wymyśliłem, czyli numer telefonu zaufania w każdej szkole, jesteście w stanie rzeczywiście tym młodym ludziom powiedzieć: Ej, tu też są ludzie, którzy mogą z tobą porozmawiać, którzy Ciebie wysłuchają w każdym temacie. Teraz, w na najbliższą sobotę, 19 lutego o godzinie 20, też szukuję dla Was niespodziankę, czyli transmisję i spotkanie z ekspertką z tego telefonu, słuchajcie. Naprawdę, z Oliwią, która jakby opowie nam o tym, jak wygląda jej praca, z jakimi rzeczami dzwonią młodzi ludzie, jak to się zmienia na przestrzeni na przykład miesięcy czy też lat. To są rzeczy, które mnie jako nauczyciela bardzo interesują, bo przecież dobrze wiemy, że pomoc psychologiczna w naszym kraju dla dzieci leży, totalnie leży a obserwując problemy naszych młodych ludzi, yy, naszych uczniów, naszych dzieci, wiemy, że bez mądrego wsparcia mądrych dorosłych mogą sobie nie poradzić. A chyba nikt z nas nie chce słyszeć, że jakieś młode, młoda osoba potrafi sobie zrobić krzywdę z powodu tego, że jest zagubiona i nie ma z kim porozmawiać. Więc tutaj świętowanie powód do refleksji. Edukacja yy, jakby ponad podziałami ze wszystkich tematów, yy, fajna, zdrowa, rozsądna z sensem. No, takie mam marzenie. Takie mam marzenie, żeby tak z Wami poświętować, i, i tak, jeśli pozwolicie się zaprosić, to będę bardzo szczęśliwym człowiekiem po prostu jeszcze bardziej niż jestem, jeśli będziecie gośćmi moich urodzin A właśnie w internetach ze swoimi uczniami i włączycie się w te wszystkie rzeczy, które Wam zaproponowałem. Nigdy takich rzeczy nie robiłem. Nigdy. A zawsze się boję, czy, czy to się uda. Ale nie ogranicza, znaczy nie, nie powiedziałem sobie żadnej skali. W sensie nie chodzi o to, czy przyjdzie 10 tysięcy osób, 1000 osób, czy jedna. Nawet wiecie, ta jedna jest najważniejsza. Gość na Twojej imprezie jest zawsze najważniejszy. I, i, i tylko Wy możecie spowodować, że uwierzycie wszyscy, że uwierzymy wszyscy w ten projekt tak samo, jak ja wierzę. W ten jeden dzień, a, który być może, jak się uda, będzie powodem do jakiejś tradycji nie chcę tego głośno mówić, ale kto wie jakby robiłem w życiu tyle dziwnych szalonych rzeczy, że jedna więcej nie zaszkodzi. Tyle chciałem wam opowiedzieć chciałem wam bardzo podziękować za to, że wpadliście udostępniajcie udostępniajcie i i wybaczcie jak będę was teraz spamował, bo to jest aktualnie jedna z najważniejszych rzeczy, którą będę się teraz zajmował. No prawie, znaczy to jest najważniejsze dla mnie, ale przy okazji jeszcze będę gdzieś tam jeździł po Polsce i w ogóle cudowne rzeczy gdzieś tam będą się działy. A 25 lutego spotykamy się w internetach, bo 5 lat już się zabawiamy razem i buduję markę osobistą nauczyciela. I słyszałem już wielokrotnie, że ponoć robię to dobrze, ale robię to dobrze z wami i dla was dla rodziców, nauczycieli i uczniów, żeby pokazać, że, hmm, że szkoła może mieć pozytywną stronę. A dzisiaj ja zapraszam was na EduParty, po prostu i możecie sobie zdjęcia potem robić, wysyłać, gdzieś tam będziemy wymyślać. Jakby ja jeszcze będę zmieniał na bieżąco, jeszcze będę zmieniał. Jak macie jakieś propozycje, pomysły, piszcie w komentarzach, piszcie mi w prywatnych wiadomościach, piszcie na kontakt na niech to będzie, niech to będzie święto nas wszystkich. Co się uda zrobić, to spróbujemy, a co się nie uda zrobić, może uda się zrobić za rok. Dziękuję wam bardzo i cieszę się, że byliście. Danuta już udostępnia. Mnie to bardzo, bardzo cieszy. Co jeszcze? O, Beatka jest jak zwykle, no Beatka, i tak się urodził i narodził na naszych oczach nauczyciel renesansu, pan Belfer, lat 5. Jeszcze nie poszedł do szkoły, jeszcze nie poszedł do szkoły, słuchajcie. No, także na takim mobiliuszu jeszcze nie byłam, ależ to będą cudne urodziny, pisze Danuta. Zróbmy to razem, po prostu zróbmy to razem. Ale, o, tutaj zobaczcie, to ja proponuję, jak u was są jeszcze ferie. To przecież macie sposoby komunikowania się z uczniami. Poproście ich, może będą chcieli dołączyć online, Jakby tylko wyślijcie informacje, zaproście ich, jako nie wiem, nauczyciel, który, który, który chce im dać coś dobrego. Wiecie, Wierzę, że niektórzy wtedy też skorzystają. Nie będzie to aż tak, bo wiadomo, że dla młodych ludzi może to się okazać jakby trudniejsze niż oglądanie Friza. Wiecie, wysiłek trzeba w to włożyć. Ale może jesteście na tyle sprytni, że jakoś pomyślicie jak to rozegrać, jak to zgamifikować, żeby oni uczestniczyli w takim spotkaniu razem z wami chociaż niby macie ferie, ale mogą zrobić to online. Nie wiem. Zostawiam wam swobodę w wyobrażaniu i w działaniu. Wiem, że niektóre jakby e, województwa mają ferie, ale chciałbym, żebyście e, jak bardzo chcecie znaleźć rozwiązanie, żeby wasi uczniowie też z tego skorzystali. Po prostu a później w przyszłości mam nadzieję, że będziemy, jak to podzielę już na krótkie odcinki, to będzie nawet materiał na godzinę wychowawczą, bo taki też jest docelowy plan, żeby można było na godzinie wychowawczej coś takiego puścić i sobie podyskutować na te różne te, te, tematy. Także namawiajcie dyrekt dyrektorów, włączajcie się w akcję numer telefonu zaufania w każdej szkole, zapiszcie sobie w kalendarzach 25 lut, kliknijcie w przypominajkę na stronie akademiapanabelfa.pl no, i co? I udostępniajcie, mówcie o tym, napiszcie na dzienniku elektronicznym zaproszenie w moim imieniu. Po prostu zróbmy hałas. Zróbmy cholerny hałas w internetach, bo warto. Tak mi się wydaje, nie? Tak mi się wydaje, że kurde, chyba warto. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. No, to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.